Od 5 do 26 sierpnia trwa głosowanie na projekty zadań publicznych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2025. W tegorocznej edycji weryfikacje zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym przeszło 39 wniosków, które teraz powalczą o głosy mieszkańców. Tegoroczne projekty to zarówno zadania inwestycyjne, jak na przykład remonty, modernizacja czy budowa nowych obiektów związanych z infrastrukturą techniczną oraz sportowo-rekreacyjną, a także zadania nieinwestycyjne z zakresu zdrowia, edukacji i kultury. W 39 projektach znajdziemy budowę nowych placów zabaw, stref sportowych, modernizację boisk, doposażenie remis strażackich, poprawę stanu infrastruktury drogowej, w tym budowę chodników i montaż oświetlenia ulic, a także zakup sprzętu do szpitala w Jaworznie czy doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. W ramach JBO 2025 będzie można zrealizować 15 projektów wartych 260 tysięcy złotych. Łączna kwota tegorocznej edycji wynosi 3 900 000 złotych. Każdy mieszkaniec Jaworzna może oddać tylko jeden głos. Można to zrobić w wersji elektronicznej na stronie miasta lub papierowej. Głosowanie tradycyjne odbywa się w Urzędzie Miasta przy ulicy Grunwaldzkiej 33. Tam na specjalnie przygotowanej karcie należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, a następnie zaznaczyć jeden z 39 wypisanych projektów. Taką kartę należy wrzucić do urny, która znajduje się na wejściu do budynku. Te same dane osobowe podaje się głosując elektronicznie.